Jak się okazuje, w 2013 roku Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zamówiło w Gazecie Wyborczej artykuł sponsorowany, co jest za 120 tysięcy. Dość powiedzieć, że na bodajże 120 milionów przeznaczonych na reklamy różnego rodzaju, 58% poszło do Gazety Wyborczej. Ale tu mówię chyba, dlatego że musiałbym, no z czegoś się utrzymać trzeba. I ta gazeta była taka, a dzisiaj jest taka. I bardzo z tego powodu się cieszymy. Oczywiście, że tymi wydatkami powinni się przyjrzeć dysponenci tych pieniędzy, czyli właściwe ministerstwo w ramach audytu. Myślę, że takie kwiatki nie tylko w ministerstwie tym wyjdą, ale w innych te. Te wydatki są zupełnie nieuzasadnione i zupełnie niepotrzebne. Świadczą o jednym, o tym, że tak naprawdę rząd, w którym władzę sprawowała Platforma Obywatelska i PSL, wydawał pieniądze w dowolnej wysokości, w dowolnym celu i wspomagał media, które w ich ocenie na takie wsparcie zasługiwały. Nie wiem, czego dotyczył ten artykuł, więc bardzo ciężko mi się odnosić. Nie wiem, czy był to jeden artykuł, czy może seria artykułów. Każda tego typu sprawa powinna być oczywiście dokładnie wyjaśniona, więc nie ma tutaj nic, nie stoi na przeszkodzie, aby rzecznik aktualnie ministerstwa do tego się odniósł. Czy pan poseł pamięta Dorsza za 8,50? Tak, pamiętam, ale to była nie największa widzę zbrodnia PiS-u. Nie, absolutnie największa. Wielka konferencja prasowa, byłam na niej zrobiona przez panią poseł. Aż nie lepiej. Pamiętam praktyki tak zwanej czwartej RP, konferencję pana Zbigniewa Ziobry. Rozmawiamy, nie o standardach. Ja myślę, że generalnie niedobrze jest, jak władza publiczna nadszacowuje wydatki na różnego rodzaju ogłoszenia, na różnego rodzaju publikacje prasowe. Natomiast nie znam tego przypadku, więc bardzo ciężko mi się odnosić. Jeżeli chce pani redaktor mi powiedzieć, że za czasów tak zwanej czwartej RP, czyli lat 2005-2007 nie było sytuacji, w których wydawane były pieniądze na artykuły sponsorowane, to nie do końca jestem w stanie to uwierzyć. Ja nie mówię o tym, że nie były. Ja mówię o tym, że w sytuacji, w której Platforma przejęła władzę i przez pół roku robiła audyt we wszystkich ministerstwach, znalazła oburzającą sprawę zakupienia przez Ministerstwo Rolnictwa dorsza za 8,50 zł. I to był główny temat konferencji prasowej poseł Pitery. Ja nie byłem na tej konferencji, więc bardzo... Ja jej nie organizowałem. Tak jak mówię, każdy wydatek z kasy publicznej powinien być dokładnie monitorowany, co do tego jestem przekonany, niezależnie czy coś kosztuje 20 zł, 10 tysięcy zł czy 100 tysięcy zł. Czy pani poseł pamięta dorsza za 8,50? Pamiętam. Wielkie halo, które było z tego powodu zrobione. Dzisiaj są dużo większe pieniądze i zarówno Wyborczak, TVN milczy. Milczy dlatego, że to oni dostali te pieniądze i to dotyczy opcji rządzącej, a nie opozycji. Gdyby takie wypadki były po stronie Prawa i Sprawiedliwości, pewnie nagłówki Wyborczej i TVN-u przez długi okres czasu byłyby takie. PiS, skandal, PiS wydaje pieniądze w sposób nieuprawniony. 2013 rok to jest jeszcze czas, kiedy rząd posiada Rzeczpospolitą, a mimo to nie zamawia takiego artykułu w Dzienniku Ogólnopolskim, który jest częściowo jego własnością, jak Rzeczpospolita, tylko w Gazecie Wyborczej. Dlaczego? Dlatego, że nie jest tajemnicą, że Gazeta Wyborcza była tubą propagandową rządu Platformy i PSL-u i pewnie w mojej ocenie stąd zamówienie tego artykułu w takim, a nie innym medium. Ja jeszcze raz podkreślam, tego typu nieuzasadnione wydatki powinny być sprawdzane we wszystkich resortach i sądzę, że jeszcze z niejedną informacją na temat sposobu wydatkowania środków nieuzasadnionego sposobu będziemy mieli do czynienia. Musi pani pytać te osoby, które zlecały te zamówienia. Ja rozumiem, że różne ogłoszenia zamieszczone były w różnych gazetach. Wymóg ustawowy mówi o tym, że musi to być zamieszczane, że różnego rodzaju ogłoszenia muszą być zamieszczone w dziennikach o zasięgu ogólnopolskim. Zakładam, że jedno ogłoszenia były zamieszczone w Gazecie Wyborczej, inne natomiast w Rzeczpospolitej. Tak jak mówię, tego jednostkowego przypadku nie znam.